Zapraszamy do wysłuchania książki Piotra Stankiewicza zatytułowanej My, Fajno Polacy Czyta Marcin Popczyński. Dla NWS Wstęp Zapraszam do wspólnej podróży przez Polskę pierwszej połowy XXI wieku w trzydziestą rocznicę III Rzeczypospolitej znajdziecie w tej książce Epicki pejzaż polskości. Daleko już wykraczający poza klucz z 21 polskich grzechów głównych. Choć nie znaczy to, że nie będzie czasem gorzko. Będzie. Ale na tym nie poprzestaniemy. Spojrzymy na Polskę naszych czasów, taką jaką znamy, ale przede wszystkim na tę, której nie chcemy znać, ale którą trzeba poznać, jeśli chcemy iść do przodu. A chcemy. I potrafimy. I musimy. Spotkamy w tej podróży i Zbigniewa Stonogę, i Jana Pawła II. Za sterami tu polewa posadzimy kapitana Salenbergera, odwiedzimy wieś pod oleśnicą, Johna Olivera, Facebooka i Sztetl. Zważymy w ręku starą Nokię, spojrzymy w przyszłość planety i w przyszłość kraju. Zanurzymy się w alkoholu, ruszymy samochodem z młodą matką na trzeźwo. Poruszymy wreszcie temat napięć społecznych, no i zmierzymy się z bucami. I raz po raz będziemy spotykać fajno Polaków, szukać ich i gubić. Aż wreszcie, mam nadzieję, przez pryzmat tego wszystkiego uda nam się ostatecznie zrozumieć, kim oni tak naprawdę są. Oni, czyli my. Zapraszam. Część pierwsza. Podpierdolka polskim Smoltokiem. Głucha jesteś? Oto cały Piotruś. Troszkę się przytyło. Wolniej się nie dało. Nieźle się dorobiłeś. Ze mną się nie napijesz? Cioci nie zaprosisz? Tobie to nic powiedzieć nie można. Bo ty zawsze. Niech każdy, kto nigdy nie słyszał podobnych słów, i kto ich nigdy nie wypowiedział, pierwszy wyrwie tę stronę i wyrzuci książkę do kosza. Ale po tym apelu jestem o nią spokojny. Wszystko zostanie na swoim miejscu, bo my, Polki i Polacy, znamy te odzywki aż za dobrze. One są standardem naszych rozmów. My. Polki i Polacy nie bardzo rozumiemy Smoltok i niespecjalnie go lubimy. Trochę się nawet śmiejemy, że niby jest taki płytki, głupawy i w ogóle o niczym. W tym temacie jesteśmy lepsi od Amerykanów i wszelkich anglosasów. Nie tracimy czasu na puste słówka, wolimy treściwe rozmowy, słowiańską głębię, szczerość i metafizykę. Niestety, ta nasza głębia metafizyki sprowadza się głównie do wzajemnej podpierdolki. Mamy bowiem swój własny smultok, naszą alternatywną wersję, którą znamy na wylot. Jest nim bierna agresja i drobna, a nieustanna złośliwość. Ciągłe podgryzactwo, którego nawet nie zauważamy, jest tak powszechne. Słowem podpierdolka, czyli rozmowa i załatwianie wszelkich spraw w taki sposób, żebym na pewno to ja poczuł się lepiej, a druga osoba gorzej. Zaznaczę od razu, że tu nie chodzi o narzekanie, bo owszem, istnieje przekonanie, że Polacy to naród narzekaczy i smentalsów, że nie ma nic bardziej polskiego niż wieczne niezadowolenie. To jest oczywiście prawda, ale pikuś prawda, bowiem narzekanie przy wszystkich swoich mankamentach może być całkiem uroczą konwencją budującą więź i porozumienie. Z podpierdolką jest niestety odwrotnie. Ona żadnej więzi nie buduje, a każdą podcina nikogo nie zbliża, a wszystkich poróżnia. I to właśnie podpierdolka, a nie narzekanie, jest polskim smoltokiem w pełnym znaczeniu tego słowa, w jego amerykańskim sensie, takim trochę gadaniem dla gadania, niby na pusto, ale jednak tak, żeby budować swoją pozycję. W sytuacjach, w których trochę wypada coś powiedzieć, trochę trzeba, a trochę nie wiadomo co, tudzież wiadomo co, ale nie wiadomo jak. My, Polki i Polacy, najlepiej się czujemy wymieniając złośliwości. Widać to szczególnie w rodzinie, bo wśród obcych przechodniów, towarzyszy podróży pendolinem albo windą, będziemy się jeszcze jakoś hamować. Z najbliższymi jest odwrotnie. Uważamy, że w dobrym stylu jest sobie nawzajem przypierdolić. Nie chcę przez to powiedzieć, że bliskość między ludźmi polega w Polsce na tym, że sobie wzajemnie dopieprzamy, ale prawie. Bardzo często bliskość to po prostu wolność. By sobie wzajemnie dogryzać. W Polsce jest przecież powszechne, że ojciec, nie umiejąc powiedzieć dziecku: wszystko się ułoży, życie jeszcze przed tobą, kocham cię, powie mu: dorośniesz, to zobaczysz, jak cię życie przetrzepie. To może się wydawać absurdalne, bo to przecież dokładne odwrócenie zamierzonej treści. Ale tak to właśnie działa, czy właśnie nie działa? Ojciec chce wesprzeć, wyrazić miłość, ale nie umie. Więc wypowiada się tak, jak umie i wywraca sens do góry nogami. Jest w tym dziwaczne, tajemnicze oczekiwanie, że dziecko ma się domyśleć, co ojciec chciał przez to powiedzieć, i wziąć sobie do serca to, co niby zamierzał przekazać, a nie to, co faktycznie powiedział. Niejako na własny koszt. Dziecko ma sobie przetłumaczyć to koszmarne, niby żartobliwe, dopierdolenie ostrzeżenie na słowa wsparcia. Wzajemna podpierdolka jest dla nas wypełniaczem, wykorzystaniem czasu i przestrzeni, a zarazem środkiem do wyrażenia myśli, których nie umiemy wyrazić. To, czego nie umiemy albo nie chcemy powiedzieć, ubieramy w bierno-agresywne lub aktywnie złośliwe opakowanie i jakoś to idzie. Jak zwięźle oddać po polsku myśl następującą: Jest mi przykro, że musiałem na ciebie czekać. Możemy następnym razem zacząć punktualnie? Coś tu za dużo słów. Nie proście jest warknąć zegarka to nie masz. Kto nigdy się tak nie wyrażał, kto nigdy tego nie słyszał? Niech pierwszy wyrwie stronę. Ale wiem, że nikt jej nie wyrwie, bo w Polsce nie powiemy przecież słuchaj, to będzie oficjalne spotkanie, więc ubierz się proszę elegancko. Powiemy no chyba nie chcesz się tak ubrać. Nie powiemy proszę pani, w naszym szpitalu godziny odwiedzin zaczynają się od dwunastej. Zapraszam wtedy. Mama na pewno się cieszy. Powiemy, a oczu to nie masz? Tu przecież pisze, że od dwunastej. Nie powiemy, synku, nie wiem, co wyjdzie z tych badań, trochę się boję. Powiemy, czego się głupio pytasz, a co miał lekarz powiedzieć? Więcej nie wie. Nie powiemy. Dużo myślę o waszej przyszłości. Może usiądźmy kiedyś i pogadajmy o waszych planach. Powiemy, zegar tyka, córuś, młodsza nie będziesz, chyba nie jesteś jakaś bezpłodna. I wreszcie nie powiemy wszystko będzie dobrze będziemy was zawsze kochać i wspierać powiemy jak powiesz babci że jesteś takim odmieńcem to ją tym zabijesz taka właśnie podpierdolka jest polskim smoltokiem i chyba nim na zawsze pozostanie jakakolwiek zmiana jest bardzo trudna pejzaż jest szczelnie zabetonowany każdy optymista i reformator połamie sobie tu zęby i załamie ręce dlaczego przede wszystkim dlatego że podpierdolka jest w nas ultra głęboko zakorzeniona i że się odtwarza. Jeżeli coś w ogóle wysysamy z mlekiem matki, to podpierdolkę właśnie. Ona jest naszym instynktem samozachowawczym. Dlatego ogólnikowe wezwanie, nie podpierdalaj sąsiada swego, nic tu nie zmieni. Nie chodzi bowiem tylko o to, kto komu w danej chwili dogryza, ale też o to, że kluczową polską umiejętnością psychospołeczną, instynktem jakby, jest stała gotowość na bycie podpierdolonym. Bez tej gotowości w Polsce się ginie. A w miarę bezpieczną pozycję, chroniącą nas przed podpierdoleniem przez innych, możemy stworzyć sami ich podpierdalając. Przed imprezą świąteczną, przed obiadem rodzinnym, muszę się przecież napiąć, cieleśnie i mentalnie, muszę się przygotować na podpierdolkę, która niechybnie nastąpi. Muszę trzymać gardę, muszę być gotowy na odbicie ciosu, ale też na prewencyjne podpierdolenie innych zawczasu. Bez tego zginę. Nie będzie rozmowy, nie będzie książki, nie będzie niczego. Poza tym skala. Bierna agresja i jawna podpierdolka są w Polsce tak wszechobecne, że po prostu nie widać z nich wyjścia. Tu nie ma okna życia. Nawet gdybyśmy się wszyscy naraz obudzili, gdybyśmy doznali nagle wszystkich olśnień świata i zaprotestowali, nauczyli się grzecznie stopować, gdybyśmy z dnia na dzień postanowili być dla siebie mili i podmiotowi, to i tak by nie wyszło pokonałaby nas arytmetyka, bo 95% wszystkich naszych polskich rozmów musielibyśmy wyrzucić do kosza. Musielibyśmy stać się narodem milczków, przestać ze sobą w ogóle rozmawiać. Kto nie wierzy, może łatwo poćwiczyć. Podpierdolki mamy pod dostatkiem, bo gdzie właściwie postawić granicę, kiedy powiedzieć stop, gdy rozmówca już naprawdę przegnie? To nie ma sensu. Nie zostaniemy zrozumiani. Wyjdziemy na czepialskich i ogólnie dziwnych. Można więc inaczej: Stawiać opór zawsze, gdy coś zazgrzyta, nie pasuje nam i nas dotknie. To jednak znaczy w praktyce, że musielibyśmy przerywać po każdym słowie naszego rozmówcy. Nie byłoby żadnej rozmowy. Trzeba by oprotestowywać każde zdanie, buntować się między wszystkimi wersami. Wszelka komunikacja stałaby się niemożliwa. Nie mówiąc już o tym, że nie da się nagle tak po prostu zaprotestować. Wszyscy jesteśmy zakładnikami tego, że dotąd nam to nie przeszkadzało, że to już tysiące razy. I co nagle miałoby zacząć nas to drażnić? Siedzimy w tym poczubki głów, wszyscy mamy wobec polskości głęboki syndrom sztokholmski. I nagle od dzisiaj mielibyśmy tępić pod pierdolkę? Ciężko jest przerzucić wajchę od tak, po latach, dekadach. Życiorysach, spędzonych w Polsce. Jak to zresztą miałoby konkretnie wyglądać? Ktoś wysyczałby do nas pytanie, nie pytanie, wolniej się nie dało i jak właściwie powinniśmy odpowiedzieć? Czy jest tu możliwy jakikolwiek ruch, który rozerwałby spirale? Nie ma. I nieprzypadkowo nie ma, bo przekleństwo podpierdolki to czarny gambit, otwarcie, po którym nie ma dobrych posunięć? Sytuacja jest z góry przegrana, a każde zagranie złe. Ale idźmy po kolei. Słyszymy, wolniej się nie dało? Jest kilka wariantów odpowiedzi. Można teoretycznie wytłumaczyć wszystko od zera. Dać tę książkę do przeczytania. Do tego potrzeba jednak zacięcia ewangelicznego czy męczeńskiego. Jest to bowiem najprostsza droga, by wyjść na idiotę, walnąć głową w żelazo beton. Nikt nie chce słuchać wykładów w tramwaju. Każdy strzepnie ręką przed natrętem, wysiądzie na przystanku o nazwie Polacy towariaci. Rzecz jasna, możemy spróbować streścić wykład w jednej ripoście, grzecznie, a stanowczo zawężając nasz stosunek do sprawy. Tutaj byłyby możliwe zagrania w rodzaju nie życzę sobie byś mówił do mnie tym tonem, czy jest mi przykro, gdy używasz takich słów. To są jednak zwroty donikąd, bo wiadomo, co usłyszymy w odpowiedzi. Usłyszymy, że jesteśmy przewrażliwieni, że mamy wyluzować, nabrać dystansu, że trzeba znać się na żartach i tak dalej. Pod śmiechujków będzie nie mniej, tylko więcej i znowu nic się nie zmieni. Pozostaje więc ostatnia reduta, czyli potraktować bierną agresję jak prawdziwą agresję. Odpowiedzieć ostro i zdecydowanie, pełna garda, obrona przez atak, ani kroku w tył. Ta strategia, dość intuicyjna, nierzadko godna polecenia, a często jedyna dostępna, też do niczego nie prowadzi. Pierwszy powód jest zasadniczy. Podpowiadając ukąszeniem na ukąszenie, schodzimy do poziomu tego, kto zaczął. Tym samym przechodzimy na stronę przeciwnika, a ilości w kurwu na świecie nie zmniejszamy, lecz powiększamy. Problem stary jak świat. Oko za oko czyni świat ślepym. Najgorsze jest jednak to, że gdyby odpowiedzieć twardo, to druga strona, choć może i czasem ustąpi, to nigdy nie zrozumie. Dotrze do niej oczywiście język siły, bo to jedno w Polsce dociera doskonale. Ale dlaczego akurat teraz po niego sięgnęliśmy? Oni przecież zachowywali się zwyczajnie, normalnie, bo podpierdolka jest normą. Normą jest też jej grzeczne łykanie, przechodzenie do porządku dziennego. Zareagować, sprzeciwić się, to jest dopiero odstępstwo. Jeśli zareagujemy, jeśli się sprzeciwimy, oni będą dalej uważać, że są bez winy i że to my jesteśmy ponad miarę i bez przyczyny nieuprzejmi. Obie strony uważają się za poszkodowane, możliwa jest tylko eskalacja. Podpierdolka trwa i trwać będzie. Polski folwark Jest taki esej Andrzeja Ledera: Relacja folwarczna. Esej jak cios bokserski, prosty i mocny w odbiorze. Leder pisze, że to jak się do siebie w Polsce odnosimy, kim dla siebie jesteśmy, co i komu w Polsce wolno, to wszystko jest jak na folwarku. Wszyscy wyszliśmy z folwarków, ale folwark z nas ciągle nie. Czym jest folwark? Nie tym, że kosa uderza w łan pszenicy, a wozy z sianem zjeżdżają z pola, gdy ma się ku zachodowi. Ku zachodowi ciągle ma się słabo. Nasz folwark to nie jest byle polnisze wirtschaft, jest znacznie gorzej. Folwark jest tym, co mamy w głowach. Oczywiście nikt nikogo nie zamyka dziś w dyby, kredytobiorcy nie zgodzą się z tym stwierdzeniem, ale dominującym, wszechobowiązującym standardem stosunków w Polsce jest sytuacja mocnej, wyraźnej hierarchii, nierzadko opartej wprost na przemocy. Chciałoby się powiedzieć, że my, Polki i Polacy, nie bardzo umiemy ustawić społeczeństwo inaczej niż pionowo. Nie umiemy myśleć w kategoriach innych niż ci na górze, tam ci na dole. A jeśli uda nam się znaleźć na górze którejś z dostępnych drabin społecznych, wtedy gros czasu i energii zajmuje nam ciągłe zaznaczanie tej pozycji i jej obrona, nawet wtedy, gdy nie trzeba i nie ma przed kim jej bronić. W każdej sytuacji musimy mieć wyraźnie określone, kto jest wyżej, a kto niżej. Czasem to jest zarysowane subtelnie, a czasem mocniej. Z reguły mocniej. I bardziej prostacko. Idee równości i solidarności, wszystkie te szalone pomysły przywleczone z zachodu po rewolucji francuskiej, a nawet ta o niebo wcześniejsza chrześcijańska myśl, że każdy człowiek ma tę samą przyrodzoną godność, wszystkie te idee mają w Polsce pod górkę. Gleba folwarku jest nieprzychylna takim przeszczepom. Mamy przecież swój sposób urządzenia świata i swoje sposoby na załatwianie spraw. Mamy folwark. Pana na włościach, który wszystkich trzyma krótko, a dziewczyny za tyłek, ekonoma, który obije kogo trzeba, a przede wszystkim chłopa, który niby na to wszystko wyrzeka, ale ma swój ułożony, swojski świat. Powiecie, że przesada, albo gorzej, że tylko metafora. Może tak, pewnie nie wszędzie tak jest. Trudno jednak zaprzeczyć, że hamsko-brutalne stosunki oplatają rzecz pospolitą, jak sieć, z której trudno się wyrwać. Są wszędzie. Kwitną w hipsterskich knajpach i szklanych wieżowcach. Na szacownych uczelniach, w korporacjach i wśród tych niby wrażliwych inteligentów. I oczywiście w niemal każdym polskim miejscu pracy. Czym w ogóle miałaby być Polska bez folwarku i jak by miała wyglądać? Trudno to sobie nawet wyobrazić. Można odnieść wrażenie, że pogubilibyśmy się w Polsce zupełnie, gdyby nie ów porządek góra-dół. Góra może różnie wyglądać, choć przede wszystkim jest to oczywiście kasa. Kto ma jej dużo, ten będzie w Polsce pomiatał, gardził, a przynajmniej nie zauważał tych, którzy mają jej mało. Ale nie tylko, a nawet przede wszystkim nie to. Polak z dyplomem będzie niewykształconych miał za gorszych od siebie, a ten ze znajomościami gardził tymi, którzy ich nie mają. Co najsmutniejsze, człowiek wrażliwy i oczytany będzie patrzył z góry na tych, którzy wrażliwości i półek z książkami mają mniej. Do samego patrzenia to się niestety nie ogranicza. Ci z nas, którzy są na czele tej czy innej hierarchii, nie umieją inaczej niż tylko stale to podkreślać. Samo bycie wyżej mało komu wystarcza. Trzeba jeszcze ciągle o tym mówić, nakręcać innych i siebie, czy wręcz wyszukiwać urojone zagrożenia tylko po to, żeby móc się przed nimi bronić. W tym miejscu kończy się często nasza polska aktywność. Jesteśmy tak zajęci ciągłym udowadnianiem, że to właśnie my jesteśmy na górze, że nie starcza nam sił i werwy, a przede wszystkim chęci, żeby zrobić coś konstruktywnego, twórczego, nowego. Nie bardzo umiemy sobie wyobrazić, by bycie na górze mogło oznaczać coś innego niż okopywanie się na tej górze, wrastanie w nią, dowodzenie. Że to właśnie nam należy się na niej miejsce. Co gorsza, nie umiemy tego robić inaczej, niż dociskając tych, którzy są niżej. Tutaj mamy ślepą plamkę wyobraźni. Wszystko potrafimy, ale nie to. Mało jest w Polsce przestrzeni na bycie realnie życzliwym dla tych, którzy są niżej, bo cała treść hierarchii sprowadza się dla nas do pomiatania tymi, którzy są pod nami. I to samo w drugą stronę. Ci z nas, którzy są akurat niżej, życiowo, finansowo, towarzysko, pod jakimkolwiek względem. W głębi duszy dobrze wiedzą, jaki los ich czeka. Zostaną potraktowani z Buta przez tych, którzy akurat są wyżej. Nikt nie umie pomyśleć, że to mogło wyglądać inaczej. Nikt się niczego więcej nie spodziewa. Dla wszystkich jest z góry i z dołu jasne, że Polska hierarchią stoi i że w tej hierarchii nie ma miejsca na subtelności. Jak to mówi Leder, czyjaś ręka odruchowo sięga po bat, a czyjś grzbiet się sam pod nim schyla. Smutne przykłady można mnożyć w nieskończoność. Nieprzypadkiem przecież wszystkie polskie przedsięwzięcia polityczne, nawet jeśli zaczynają się jako platformy obywatelskie, to kończą jako projekty nieuchronnie wodzowskie, skupione na wszechwładnym liderze i całkowicie od niego zależne. Polska jest krajem kulturowo autorytarnym, a szacunek dla demokracji, wspólne podejmowanie decyzji i słuchanie głosu słabszych, cóż, nie są w Polsce zbyt popularne. Podobnie z ruchem hashtag MeToo. Można spytać, dlaczego on się przyjął w Polsce tak słabo, dlaczego właściwie Polskę ominął. Ale można też odwrócić to pytanie w duchu podpierdolki. Czego myśmy się właściwie spodziewali? Przecież jest oczywiste, że kobiecie można lekceważąco tłumaczyć, co jej przystoi, co jest dla niej dobre. Można ją nieustannie oceniać, wmawiać jej, że prowokowała, albo że sama sobie winna. Można systemowo nie wierzyć jej słowom, a jeśli nie da się już zaprzeczać faktom, to ukarać za gwałt żenującym wyrokiem dwóch lat w zawieszeniu, i to chyba tylko dlatego, że nie da się dać mandatu jak za przekroczenie prędkości. Tak jest przecież prawo natury, prawo folwarku, panie. Kto to widział, żeby było inaczej? Spójrzmy z jeszcze innej strony. Jest takie angielskie słówko peer, które oznacza właśnie. Jest bardzo znaczące i nieprzypadkowe, że nie ma polskiego odpowiednika. Oczywiście można niby tłumaczyć, że peer to ktoś nam równy, ale ten dookulny, nienaturalny przekład kompletnie nie oddaje głębokiego sensu, jaki to pojęcie ma w anglofońskim widzeniu świata. Weźmy tylko dwa przykłady. Jury of one's peers albo peer review. Niby da się po polsku wytłumaczyć, że chodzi o osądzanie czy ocenianie przez równych sobie, ale to brzmi dziwnie, obco. Jasne jest, że w Polsce czegoś takiego nie ma. W naszych ideach, w naszym języku nie ma takiego odwołania do gruntownej, strukturalnej równości między ludźmi. Na folwarku to tak nie działa. Na folwarku wiadomo, że jest chłop i że jest pan na zagrodzie. Relacja folwarczna, nagasiła i prześna mitologia. Peer to gruszka na wierzbie ciekawostka z zagranicznej książki. W jednym z najtrafniejszych punktów swojej książki o prześnionej rewolucji, a jest ich wiele, Leder pisze, że folwark, który rządzi naszymi głowami, najlepiej widać w miejscu pracy. Każdy kto kiedykolwiek dla kogoś w Polsce pracował, ma takie doświadczenie za sobą. Moi współpracownicy stanowią rzecz jasna chlubny wyjątek. Ci przeszli, teraźniejsi, przyszli Stosunek pracodawcy do pracownika w Polsce nie jest stosunkiem stron, które umawiają się, że pewna praca zostanie kupiona za pewną kwotę pieniędzy. Jest to raczej stosunek właściciela folwarku do pańszczyźnianego chłopa, któremu nie wiadomo, dlaczego trzeba zapłacić. Widać to jednak nie tylko w pracy. Folwark ma się świetnie w naszym życiu towarzyskim i społecznym, widać go w tym, jak specyficznie działa w Polsce to, co anglosasi nazwali networkowaniem. Ciekawe, że samo słowo networking może budzić dwuznaczne uczucia. Kojarzyć się z cynizmem i śliskim karierowiczostwem. Czyste rozumienie networkingu, takie Al jako twórcze, świadome i korzystne dla wszystkich budowanie międzyludzkich powiązań brzmi w Polsce jakoś dziwnie i obco. Dlaczego? Niektórzy powiedzą, że przyczyną jest niski poziom zaufania społecznego w Polsce. Ale czy istnieje większy banał? Ta diagnoza jest koszmarnie ogólnikowa, jest odrapanym sloganem, który nie chwyta już nic istotnego. Zwłaszcza, że w Polsce, jak wszędzie na świecie, spontaniczne akty życzliwości i wsparcia jak najbardziej występują i mają się dobrze. Co ciekawe, działają one tym lepiej, im bardziej są bezkontekstowe i im mniej znaczą, tak społecznie, jak politycznie. Najchętniej będziemy dobrzy tam, gdzie interakcja wolnych elektronów i wyrazy samorodnej woli. Przytrzymamy drzwi windy, dorzucimy się do zbiórki, a nawet ją dla kogoś zorganizujemy, jeśli trzeba. Ale jeśli ktoś, kto jest od nas wyżej w hierarchii, zacznie być dla nas przesadnie miły, wtedy poczujemy się dziwnie, niekomfortowo. To jest ten arcypolski motyw. Od tego, kto nade mną podświadomie oczekuje pogardy, a w najlepszym razie chłodnawej obojętności. Jeżeli ktoś z góry szczerze wyciąga do nas dłoń, wtedy czujemy, że coś jest nie tak. Zaczniemy szukać niecnego motywu. Dostrzeżemy w tym, jak trafnie zauważa leder, albo kpinę, albo podstęp, a od siebie dodam, że najchętniej i jedno, i drugie. Kopać tych, co na dole, podlizywać się tym, którzy na górze, kiss up, kick down to nie jest w Polsce aberracja, to niestety raczej standard, logika systemu. Nie jest przyjęte, żeby, by tak rzec, dawać w dół. Rzeczliwość owszem jest spotykana, ale jako pomocna dłoń między przechodniami o nieustalonym statusie. Nikt jednak nie oczekuje, że będzie ona realnie płynęła po wszystkich stopniach drabiny społecznej. To jest właśnie myślenie folwarczne. Na folwarku nie ma przecież potrzeby, żeby pan był życzliwy wobec chłopa. jeśli ktoś zachowa się inaczej, wyjdzie poza schemat, wtedy od razu czujemy się nieswojo. Nie wiemy, jak zareagować. W Polsce nie ma takiej konwencji. Brakuje nam skryptu na faktyczną, bezinteresowną życzliwość. Przeczy to oczywiście samej idei networkingu, który karmi się właśnie domniemaniem przychylności. Poznaję ze sobą Piotra i Pawła. Oni zaprzyjaźniają się ze sobą. Ta relacja jest czymś nowym, odrębnym i niezależnym ode mnie. Nie mam bezpośredniej korzyści z tego, że oni się teraz znają, że może coś razem zrobią zawodowo lub prywatnie. Ale i tak mnie to cieszy, bo pozytywny jest sam fakt, że coś nowego zaistniało i że pomogłem to stworzyć. Nie przeliczam tego na oczywistą gratyfikację. Nie jestem transakcyjny. To jest twórcze, optymistyczne podejście do siatki ludzkich relacji wokół mnie. Szczególnie wyraźnie widać to wtedy, kiedy moja pozycja towarzyska jest z jakiegoś powodu wyższa niż Piotra i Pawła. Jeżeli mam szersze kontakty, to mogę łatwiej dawać przez samo to, że jestem w stanie połączyć ludzi ze sobą, zaproponować nowe koneksje, podsunąć okazje. Tak to powinno działać w idealnym świecie. Chętnie zapraszam, poznaję, wciągam i łączę. Niestety, idealny świat jak zwykle jest poza Polską. W Polsce budowanie pozycji społecznej polega na ogół na czymś dokładnie odwrotnym. Ludzi, od których się czuję wyżej, wyłączam, odcinam, przemilczam. Przestaje zapraszać, odpisywać na wiadomości e-maile. Budowanie pozycji w Polsce potrafi być czystą negatywnością. Nie polega ono na tworzeniu nowych relacji, ale właśnie na wygaszaniu starych, na odwracaniu się do ludzi plecami. Oto folwark właśnie. Bycie wyżej oznacza dla nas tylko ili prawo do ignorowania tych, którzy są niżej. To się wszystko niestety powtarza i idzie przez pokolenia. Z jednej strony są ci, którzy mądrego wyboru życiowego dokonali już w łonie matki, bo dobrze wybrali sobie rodziców i urodzili się wysoko. Oni od początku rozumieją, jak to działa i nie mają z tym żadnego problemu. Po prostu naturalnie i intuicyjnie nie odbierają telefonów od tych, którzy nie są dość fajni. Z drugiej strony mamy zaś tych, którym na jakimś etapie udał się awans materialny, społeczny czy choćby towarzyski. Oni mają za sobą to najzupełniej miażdżące, definiujące doświadczenie kołatania latami, wydzwaniania, gdy nikt nie odbiera telefonu. Gdy się więc w końcu tym czy innym sposobem przebiją, gdy sami znajdą się na górze, wtedy z najgłębszą rozkoszą przestaną wreszcie odbierać te męczące telefony z dołu. Bo czy jest coś przyjemniejszego niż odkuć się za to, co nas samych spotykało? Tak to się właśnie dzieje. Nie zawsze świadomie, ale się dzieje. Na wszystko to nakłada się kolejny smutny fakt: możliwości sukcesu i życiowego awansu są w Polsce z zasady i definicji mętne. Owszem, w Polsce da się odnieść sukces i pójść do góry, ale nigdy z góry nie wiadomo, jak to zrobić. Na pytanie pierwsze i podstawowe, a więc jak żyć, panie premierze? mamy dwie odpowiedzi. Jedni powiedzą, że trzeba wstawać wcześniej pracować ciężko, cierpliwie robić swoje, ufać systemowi, a wszystko będzie dobrze. Ciężką pracą się ludzie bogacą: od pucy buta do milionera, w milionera skąd dla wrok. Wiadomo. Druga odpowiedź jest natomiast taka, że to wszystko gówno prawda, bo wyżej dupy nie podskoczysz, a mobilność społeczna jest żadna. Kto się na polskim folwarku urodził dziedzicem, ten zostanie panem na włościach, a kto się urodził chłopem, chłopem pozostanie. Praca do grobowej deski, awansu ani widu, ani słychu, o kołaczach nie wspomnę. Popularność gorzkich thriller-reportaży o rynku pracy, książki m.in. Gitkiewicz, Feifera, Szymaniaka, dowodzi, że ta druga odpowiedź jest już nie mniej popularna niż pierwsza. Te dwie opowieści to dwie ważne półprawdy, bo awans, sukces i życiowe spełnienie owszem, są w Polsce limitowane, ale jednak możliwe. Natomiast nie są przewidywalne, nie poddają się logice, nie da się narysować jasnej ścieżki, która do nich prowadzi. Polski folwark tak już właśnie działa. I właśnie dlatego wciąż działa, że ci, którzy odnieśli jakiś sukces, sami na ogół nie wiedzą, jak im się to udało. A skoro nie wiedzą, to na wszelki wypadek podpierdalają tych, którym się nie udało. Szanse na awans są małe, ale wyraźnie mętne, dlatego też tak ważne dla systemu są złote historie tych, którym się udało. Ktoś wyrwie się z Leszna do Bajernu Monachium albo z Ełku na i jego historia staje się dla wszystkich aspiracją, marzeniem, że można i niby wiadomo jak. Tylko, że właśnie nie wiadomo. Nikomu niczego nie odmawiając, sukces w Polsce o wiele za rzadko opiera się na profesjonalizmie i pracy, a o wiele za często na łutach przypadku i szczęścia, na znalezieniu się w odpowiednim miejscu i czasie, o różnych klasowo-kastowych układzikach nie wspominając. Doświadczeniem pokolenia nie jest wytyczona droga i zaufanie do kierunkowskazu, ale szukanie jakiejkolwiek drogi, która gdzieś by w ogóle wiodła. Ci z nas, którzy się jakoś zbliżą do swoich rozświetlonych celów, nigdy nie są do końca pewni, dlaczego im się to udało. O tym właśnie pisze Leder w Wcześnionej Rewolucji: Klasa średnia, dominująca w Polsce siła społeczna, jest fundamentalnie niepewna źródeł swego sukcesu. Zająwszy w dość przypadkowy sposób puste miejsce po Ziemiaństwie i Żydach, cierpi zarówno na wieczny syndrom impostora, jak i na jego przeciwieństwo. Z jednej strony jest nieustannie niepewna, nie wie skąd się wzięła, nie szuka jednak odpowiedzi, bo boi się demaskacji, nie wie czy dorasta do roli. Zarazem jednak nie umie docenić swoich faktycznych osiągnięć i zasług, które przecież ma. Nie potrafi ich nawet zobaczyć. Nie umie być dumna z tego, z czego dumna być powinna. To dotyczy tak klasy średniej jako całości, jak i każdego z nas z osobna. I to się powtarza w nieskończoność. Wilczki młodego kapitalizmu nie wiedzą, czym sobie zasłużyły, że dostały w 1989 roku szansę od losu, więc nigdy nie przestaną twierdzić, że ci, którzy jej nie dostali, sami są sobie winni. Ktoś inny załapał się na studia i pracę w Warszawie albo się nawet w niej urodził, więc wytrwale szydzi ze słoików, którzy dopiero co przyjechali. Ktoś studiuje prawo, więc nie powie dzień dobry osobie sprzątającej na uczelni, a ktoś ma mieszkanie po babci, więc żartuje z tych, którzy nie mają, tak jakby babcie z mieszkaniem można było dostać w każdym sklepie z babciami. Lekceważymy tych, którzy nie mają przywilejów, które my mamy, i lekceważymy tych, których uznamy za niedość fajnych. Albo inwestujemy w fajno polskość, w lajkrę, pulsometr, lemontkę do triatlonu, lśniące filtry na Instagramie i wyjazdy ponad stan. Nie wiem, co to znaczy należeć do polskiej klasy średniej, bo nikt nie wie. Tu nie ma skryptu. Sytuacja jest niezmiennie otwarta, a moralny niepokój wieczny. Życie w Polsce nigdy nikomu nie da pewności o gwarancji, nie mówiąc, że to tędy i że to już. A więc tym mocniej podbije bębenek, jaki to niby jestem fajny. Lajkra, lemontka, pulsometr. Szczególnym przypadkiem są zawody wolne i choć trochę twórcze. Pisarze, dziennikarze, artyści. Cały ten tłumek wiecznie czekający na sławę, która zależy od tego, czy telefon zadzwoni, czy nie. Tu jest wszystko wzmocnione w soczewce i w potędze, bo te branże z natury stoją nieprzewidywalnością, opierają się na tym, czy zlecenie wpadnie, czy nie wpadnie, czy temat się przyjmie, a książka spodoba. Stąd krygowanie się, cała ta nieprzerwana gra i drżenie, byle nie wypaść źle i z obiegu. Stąd ta nieusuwalna niepewność, jak, z kim i wobec kogo, byle się dobrze wzmożyć, byle się wstrzelić, byle wszyscy kiwnęli głową, że tak właśnie. Od tego nie da się uciec, bo sól tej ziemi w tym, że się nie da przewidzieć. Trochę jak na Facebooku. Cała gra idzie o to, żeby trafić w to, co naszym, równie niepewnym siebie odbiorcom się wydaje, że akurat tego dnia wypada usłyszeć. Wśród ludzi inteligencji i kultury folwarczny sposób bycia kwitnie niestety w najlepsze. Polski pracodawca pomiata pracownikiem, polityk wyborcą, a bogaty biednym, ale nie tylko. Spora część polskiej kultury również polega na pomiataniu, pogardzaniu, przemilczaniu i dowodzeniu wyższości. Polski intelektualista zachowuje się z reguły tak, jakby jego najwyższym celem było pokazać, że jest mądrzejszy od innych, zarówno on osobiście, jak i szerzej, że jego grupa społeczna posiadła jedną i ostateczną prawdę, przed którą reszta świata powinna uklęknąć: pokazać, że jest się lepszym, mądrzejszym, bardziej uprzywilejowanym. Wstyd przyznać, ale do tego sprowadza się nad wisłą spora część twórczości intelektualnej, kulturowej, wszelkiej. Oczywiście to jest najmniejsze zaskoczenie świata, ale zarazem jest to zaskoczenie, a przynajmniej rozczarowanie, bo przecież to po twórczości i kulturze spodziewalibyśmy się więcej. Niestety tego więcej ciągle nie dostajemy. W Polsce idee służą głównie do okładania się po głowach i do udowadniania, kto jest na górze, a powinny być przecież obietnicą, marzeniem o tym, że mogłoby być inaczej. Twórczość powinna być próbą zbudowania innego świata, lepszego niż ten skrzeczący tutaj próbą wyjścia ze ścierniska brutalnej hierarchii. To wyjście rzadko się jednak otwiera w Polsce. A my, odbiorcy kultury, my, którzy czytamy, słuchamy i oglądamy, Często tylko tego oczekujemy, żeby nam dowiedziono, że jesteśmy mniejsi i mniej wrażliwi. Żeby nam rozdziawiono usta i pozostawiono w uległości. Nie mówiąc już o tym, że polscy twórcy często okazują się prywatnie, równie folwarczni jak inni. Nie wszyscy oczywiście, ale wystarczająco wielu. Na koniec pętla. Najczarniejsze doświadczenie folwarku jest wtedy, gdy spotykamy kogoś, kto dużo mówi o tym, że folwark jest zły, że trzeba się z niego otrząsnąć, przeciwstawić, wymyślić wszystko na nowo. A potem, przy bliższym spotkaniu, okazuje się, że jest on taki sam jak wszyscy, tak samo jałowo hierarchiczny, że też całuje do góry, a kopie tych, którzy są niżej. Ktoś prowadzi prospołeczną organizację. Która ma zmieniać świat na lepsze, ale na razie zatrudnia na śmieciówkach, a pracownicy wiedzą, że z szefem lepiej nie zostawać sam na sam. Ktoś jest badaczem zjawisk przemocy, ale sam mobbuje podwładnych na uczelni. Ktoś odgrywa natchnionego pisarza, który obiecuje nowe światy, ale czytelników traktuje po chamsku. To się zdarza ciągle i nagminnie. Czy dotyczy też podpisanego niżej, nie mnie osądzać. I ty zostaniesz gwiazdą Facebooka. Chcesz być fajnopolakiem? To masz obowiązki fajnopolskie. Musisz być obecny w social mediach. Wyrazistość w internecie nie jest jednak łatwa w obsłudze, dlatego przygotowałem specjalny poradnik o zachowaniu na Facebooku. Jest obszerny i uniwersalny, więc sprawdzi ci się niezależnie od tego, czy specjalizujesz się w przypowieściach z pociągu, etnografii taksówkarzy, komentarzu politycznym czy hashtagach hashtag Dream Holiday, hashtag NoFilter, hashtag ILOVEMYJOB. A więc zaczynajmy. Pierwsza zasada jest prosta: Wrzucaj na Facebooka dużo winningówki, rzeczy klarownych i zwycięskich. Musisz poinformować cały świat, jak bardzo wygrywasz życie, awanse w pracy, wakacje na Malediwach, a przynajmniej w Maroku, wyróżnienia, opalenizna, kolorowe drinki. To jest słodka sól social mediów. Punkt wyjścia i wstęp do wszystkiego. To chyba jasne, więc przejdźmy od razu do punktu drugiego, a właściwie kontrapunktu. Bo owszem, musisz być jednoznacznym wygrywem, ale z umiarem. Właściwie poprowadzona fajno opowieść to ta która ma leciusieńko zaciągnięty hamulec. Bardzo nieznacznie, o tyle tylko, żeby było widać, że umiesz go używać, że panujesz nad sytuacją. Musisz nie tylko opowiadać, że wygrywasz życie, ale też dawać do zrozumienia, że je kontrolujesz. Dlatego bądź wyrazisty i zdecydowany, ale nie jedź po bandzie. A jeśli jedziesz, to się o nią tylko ocieraj i zaraz wracaj. Facebook nie lubi półcieni, ale nie lubi też bezpowrotnych konsekwencji. To jest bardzo specyficzna ulotna kombinacja internetu, który ceni logikę cepa, ale już niekoniecznie nadmierną spójność. Mocna kontrowersja, rozbuchana przesada, bezwstydne przemilczenie, trzy razy tak, trzy cyfrowe lajki. Ale prawdziwy zgrzyt metafizyczny to już niekoniecznie. Zawsze zapewniaj ścieżkę bezpiecznego lądowania, opakowuj konwencją. Jakakolwiek by ona nie była, może być bardzo różna, ale musi być i musisz nad nią panować. A najważniejsza konwencja jest taka, że wrzucasz na Facebooka sukcesy, ale nigdy nie piszesz, co za nimi stoi. Chwal się żniwami, nie orką. Nie pisz o pocie, krwi i zniechęceniu, o dniach rozpaczy wbitej w sufit. Z przytupem wrzucaj newsa o fajnopolskim weselu, stypendium w Stanach albo etacie w Google. Ale nigdy nie pisz o siódmym złamanym sercu, odrzuconym wniosku grantowym czy rozmowie o pracę, po której mają oddzwonić. Pokazać się jako człowiek sukcesu, to dopiero połowa sukcesu. Druga połowa, większa i ważniejsza, to zrobić wrażenie, że przyszedł on bez wysiłku. od tak po prostu, bo zwycięstwa mamy we krwi. Tacy po prostu jesteśmy, że nam się wszystko udaje. Zamazuj drugi plan, bojkotuj konkret, nie ujawniaj szczegółów. Ludzie czekają na jasne bomby z natychmiastowym zapłonem, a nie na zegarmistrzowską opowieść o szlifowaniu kulki. A więc bezlitośnie objawiaj swoje sukcesy spragnionemu światu. Sukcesy w pracy, miłości, towarzystwie, wszędzie tam, gdzie chcesz być fajnopolski. Nie bądź w tym nijaki, nie bądź pośrodku, nie bądź skromny. To znaczy bądź, ale w ten specyficzny, facebookowy sposób, czyli bezwstydnie pisz o wszystkim, co ci się udało, przytrafiło, spełniło. Dyskusyjne, wygrane, przypadkowe zyski i pyrrusowe zwycięstwa śmiało przedstawię jako wielkie triumfy. I jasno dawaj do zrozumienia, że wiesz, że te sukcesy są sukcesami. Podkreślaj, że jesteś zaszczycony, że taki zaszczyt, że wow, wow, że wysadziło ci głowę. Sprzedawaj sukces i snuj bezwstydną opowieść, ale niech ona nie wisi w próżni. Pokazuj, że dobrze wiesz, co ten sukces znaczy, że go rozumiesz, doceniasz, że będziesz umiał skorzystać. Że wiesz co, jak, gdzie i komu. Że mieścisz się w formie i że ta forma po prostu na ciebie czekała. Twoje zwycięstwo to nie dzikość barbarzyńców, którzy wdarli się do Rzymu i przewracają kolumny. To ma być godne przyjęcie koronacji na papieża. Musisz pokazać, że odnajdujesz się w świecie tych, którym się udało i że rozumiesz reguły nim rządzące. To jest jedna droga. Druga jest dokładnie odwrotna, ale równie dobra. Unikaj tonacji wowu, triumfalnego wjazdu na Newsfidy. Pisząc o sukcesach, bądź możliwie zblazowany, nieledwie znudzony, każdą literą i między wszystkimi wersami dawaj do zrozumienia, że to jest normalne, że grasz i wygrywasz. Ty świata nie zdobywasz, ty zawsze go miałeś u stóp. Nie wstępujesz w szeregi ludzi sukcesu, bo zawsze w nich byłeś. Stąd najsmaczniejsza ambiwalencja. Zarazem szpanujesz sukcesem, jak i jesteś skromny. Epatujesz swoim ja, a zarazem nie epatujesz niczym. Smakujesz swoje ego i przechwalasz się, ale w tym cała perwersja. Zaprzęgasz do tego skromność. Pokazujesz, że jesteś tak fajny i obeznany, że w małym palcu masz reguły rządzące światem i społeczeństwem. Rzecz jasna, nie samym sukcesem, awansem i trafnym filtrem człowiek żyje. Czasem żyje też intelektem. Facebook służy do wymiany idei, czytaj, do sprawnego powielania prawdy, czasu i mądrości etapu. Chodzi oczywiście o to, żeby pokazać, jacy jesteśmy oczytani, mądrzy i ogólnie inni. Zasada jest prosta. Jeśli chcesz uchodzić za mądrego, a chcesz, to pisz na Facebooku o rzeczach, które są tuż przed krzywą zdarzeń. Bądź tą osobą, od której wszyscy dowiadują się o nowych trendach, tematach i tendencjach. Idealnie jest, kiedy mieszkasz, a przynajmniej regularnie bywasz. Odpowiedzmy przypadkiem, choćby w Nowym Jorku. I pod ręką masz rzeczy, którymi Polska zacznie się ekscytować dopiero jutro. Wtedy nic łatwiejszego. Podnosisz wątki z ulicy i je pompujesz. Co się nosi, jak się je, o czym rozmawia i co hejtuje. I oczywiście. Nie musisz się w tym celu przeprowadzać nad rzekę Hudson. Chodzi o zasadę Sztuka w tym, żeby pisać o kwestiach, które wyprzedzają mainstream, ale wyprzedzają go tylko trochę, o pół kroku, nie o pięć. Nie pisz o tym, co jest radykalnie nowe, bo ludzie wcale nie chcą autentycznej świeżości, a jedynie jej powiewu, ciekawostki w wygodnym opakowaniu. Nie pisz o tym, co autentycznie wyprzedza swój czas, bo to wcale nie będzie wyglądać odkrywczo i nikogo nie zainspiruje. To będzie wyglądać tylko dziwnie. A ty nie chcesz być prorokiem, nie chcesz być poetą wyklętym, chcesz być fajno Polakiem. Tylko tyle i aż tyle. Dlatego pisz tylko o tym, co owszem nowe, ale o czym już wiesz, że jest na wznoszącej. Nie wygrywa ten, kto jest w awangardzie naprawdę, ale ten, kto umiejętnie udaje, że mody wychodzą właśnie od niego. Jeśli jednak. Nie bywasz w Nowym Jorku, nie jesteś wróżbitą wirali i sejsmografem społecznych poruszeń, to nie lękaj się, nic straconego. Facebook potrzebuje też mięsa armatniego, czyli tych, którzy mają i wygłaszają gładkie opinie. Na nich również możesz wypłynąć, byle z głową. Nie wyprzedzasz fali? W porządku, śmiało płyń na niej, ale udawaj, że wcale nie płyniesz. Wygłaszaj mainstreamowe, uładzone opinie, ale wygłaszaj je tonem wielkiego odkrycia. Trzymaj się głównego nurtu, ale święcie udawaj, że to odważna samodzielność. Płyń z najszerszym prądem, ale dawaj przy tym do zrozumienia, że to Twój własny i heroiczny wybór. I w ogóle sprawiaj wrażenie, że to Ty jesteś źródłem rzeki. I w ogóle udawaj. Bądź rezerwuarem wygodnych opinii. Podsuwaj ludziom to, co sami chcą myśleć, ale o czym jeszcze nie wiedzą, że chcą. Objaśnij świat i nie przejmuj się. Jeśli nie wiesz, jak go objaśnić, patrz punkt wyżej. Zgrabnie powtarzaj obiegowe opinie, ale powtarzaj je w sam czas. Wytwórz w ludziach odruch, że to na twój komentarz do zdarzeń czekają, że to na twój profil się kierują, żeby się dowiedzieć, co należy myśleć, a jeszcze lepiej, żeby się dowiedzieć, co się w danej sprawie myśli. Ale uwaga, jeśli lubisz dzielić się ze światem tym, co naprawdę myślisz, to strzeż się tego naprawdę. W fajnopolskim świecie wszelkie naprawdę jest znacznie mniej istotne niż się, więc jeśli koniecznie chcesz myśleć po swojemu, to stawiaj myślom ograniczenie. Prowadzenie rozumowań do końca nie jest wcale taką znów cnotą. Lepsza jest myśl dyskretnie urwana, lepszy jest argument ucięty w pół, niż pociągnięty konsekwentnie do wniosków nieoczywistych, niepokojących i bójmy się Boga prawdziwie radykalnych. Tego nikt nie lubi i to cię fajno Polakiem nie uczyni.